Sayınca yaklaştı sekiz. O da Yuzo karakter. Yuzo Şatovanya. Cóż to był za low kick napięte i potężne lewy bonusa. Myślę, że... No i koniec rundy. No i obaj czekali chyba na to. Myślę, że... zarzucić dużej ilości tlenu w płucach. Nie. No ja bonus się... już był gotowy wyskoczyć do drugiej rundy. Proszę, co tu się dzieje? Fotoreporterzy wskoczyli. Najwspanialszy był ten trójkąt. Ale widzisz, nie miało to nic wspólnego z trójkątem, a jednak trzymało go we bonus. Tak. Wiesz, i to jest właśnie to, że jak ja jako improwizowany komentator pierwszy raz wyśmujący słuchawki, już się krzyczy do tego chłopaka, wiesz, żeby zrzucił te nogi, a już... To był trójkąt na tętnicę. Tak, głowie. Jest drugi ogłuszacz? Jest. Może być trójkąt na tętnicę. No i tam jest już ostatnie już porady. No chyba w drugiej rundzie musi się to skończyć. Tutaj oglądamy jakby, powtórki. Jakby no... nie patrzeć, to no, zabraknie oddechu. Ale trzeba przyznać, że fajna reakcja strollowanego. Jednak zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, no często w takich momentach już czają, natomiast on tu jeszcze szukał jakiejś tak. techniki. No i tutaj ten prawy naprawdę musnął szczękę bonusa. Ale zobacz na spokój bonusa. Nie ma jeszcze się rozejrzał po widowni. Nie ma czegoś takiego. Uśmiechnął się do fotoreporterów. Bonus nasz człowiek. No tutaj cała publika jest za nim. Zrobił rundę honorową przed tym pojedynkiem. I niesie się po hali doping. Spokój, opanowanie. Bo zna swoją wartość. No tak bez sensu się kręci, skoro tamto jest swoje miejsce. Ciosy na gali. Ale kto kogo? I boksa pozycja bonusa. Świetna pozycja teraz do skończenia walki. Ale zobacz, skręca się, zobacz, strolowany skręcie. Tam nawet po balakach w pewnym momencie próbował zanurkować. I teraz czas na złapanie oddechu. Myślę, że już tutaj panowie nie słuchają tych porad spod oktagonu już. No zachęcam, no, żeby tutaj nie było jakiejś dyskwalifikacji za chwilę. Jak w walce Dawida Ozdoby z Robertem Burdejką. No zero aktywności, sędzia chyba powinien tutaj upomnieć zawodników po raz kolejny. No, za chwilę będzie kartka. Zrobienie z wodu, po czym dwa kroki do tyłu. Tak? No i strona. Nie rozumiem, się chyba nie rozumiem tej taktyki. Może zbiera się. Chyba na szarze. Zaufajmy Bonusowi. Ale cały czas na wstecznym biegu. No, low kick w pośladek teraz. To jest coś nowego. Myślę, że w tej walce zobaczyliśmy zupełnie nowe techniki. Tak, dużo im było. I atak strzelonego, no czaił się na tej prawie. Boże, tak. I czyżby to był koniec bonusa? Przewrócił bonusa. Bonus jednak się nie dał, tak. Szkoda, że nie było dosiadu. A jest dosiad. Jest dosiad. Bonus bezprawny. Koniec. Sensacja. I konie w uściskach teraz strolowany. Euforia. No to jest zawodnik, który chyba najciężej musiał sobie zapracować na wygraną i w tej walce, i w tej na fejmie numer 1. Zobacz, i teraz spójrzmy tylko już pomijając aspekt tej walki. Tak, jak ona wyglądała, co się działo. Ale zobacz, ile to sprawiło radości temu chłopakowi. Zobacz, on by teraz, on w tym momencie jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, tak? Nie liczą się miliony, nie liczą się samoloty, nie liczy się UFC, nic. Liczy się ta chwila, zobacz. No i przybita piątka od bonusa. Chłopak jest teraz najszczęśliwszy na świecie. Nawet został operator aparatu. Na niego w tym momencie mógł się świat skończyć, tak? Zobacz. I to jest piękne.